Pojęcie, co to znaczy, w sensie, jak się ubrać na 7 stopni. A odkąd przyszłam, nic nie robiłam. W sensie oglądałam tylko Fashion Roast z tego wydarzenia, które ostatnio było. Nie pamiętam, jak ono się nazywa, ale tam Zendaya miała tą przepiękną sukienkę różową sukienkę z różami. I właśnie oglądałam recenzję, w sensie taką bardzo recenzję w cudzysłowie. Krytyka modowego Fadla Mod, jest taki kanał na YouTubie i on właśnie ocenia, nawet nie ocenia, ale po prostu komentuje właśnie tę stylizację, mówi czasami jakieś ciekawostki w plata w to, na przykład o właśnie domach mody, o stylistach. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Ja też od jakiegoś czasu po maturach zaczęłam się tak bardziej interesować modą, w znaczeniu, że nie tylko, nie wiem, żeby jakoś lepiej się ubierać, ale właśnie bardziej i taką historią, i też tym, jak tworzone są ubrania, jaki jest taki przebieg twórczy, artystyczny. Dla mnie to jest bardzo ciekawe i zaczęłam też oglądać, co jest w ogóle czymś, może nie, że nie zdawałam, w sensie w sumie nie zdawałam sobie z tego sprawy, że pokazy modowe, na przykład, nie wiem, jak był teraz Paris Fashion Week albo Mediolan Milan Fashion Week, te pokazy modowe, one były pokazywane, były nagrywane i opublikowane, publikowane na YouTubie. Nie wiem, czemu ja wcześniej sobie jakby z tego nie zdawałam sprawy, a przecież skądś musieli, bo ja na przykład na Twitterze jestem też po takiej stronie modowej, gdzie dużo ludzi właśnie komentuje stylizację różnych celebrytów na czerwonych dywanach, albo właśnie komentują ubrania danych projektantów na ten sezon i jakby te osoby musiały skądś brać te zdjęcia tych stylizacji, tych ubrań, ale jakoś wcześniej nigdy się nie zorientowałam, że jakby ja też mam do tego taki wolny dostęp właśnie na YouTubie, gdzie wszystkie te pokazy są udostępniane i pokazywane, więc daję znać, może akurat komuś ciekawi.
mówiłam do was. Mówiłam przez jakieś, nie wiem, 15 minut, tylko po to, żeby się zorientować, że nawet nie włączyłam nagrywania. Ale mówiłam tak w skrócie, bo też nie mam czasu, bo spieszę się na WF. W skrócie mówiłam o tym, że skończyłam czytać wreszcie książkę Fran Lebowitz. Udawaj... Nie, to jest nazwa serialu. Książkę Fran Lebowitz. Nie w humorze. Ja ogólnie o tej książce mówiłam bardzo dużo w poprzednim vlogu, więc... Ale teraz już mogę w pełni po prostu wydać swoją opinię, bo ją skończyłam. Skończyłam ją czytać dzisiaj rano. Moje takie podstawowe uczucia, odczucia to to, że jestem zawiedziona i nie podobało mi się i nie wiem czemu dokładnie mi się nie podobało. W sensie na końcu była przypiska od autora, że tłumaczenie Fran Lebowitz i ogólnie takich humorystycznych jakichś tekstów jest trudne, bo trudno czasami właśnie tłumaczyć żarty, przetłumaczyć, w sensie w ogóle jak się tłumaczy komuś żart, to on automatycznie trochę traci. A wiecie, jak się jeszcze tłumaczy z innego języka, to wydaje mi się, że to jest jeszcze trudniejsze. I właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, czy gdybym przeczytała to w oryginale, to może podobałoby mi się bardziej. W sensie nie żebym zarzucała coś tłumaczowi, bo jestem pewna, że zrobił dobrą robotę, ale po prostu próbuję znaleźć powód, dla którego konkretnie mi się nie podobało. W ogóle tak bardzo szybko Fran Lebowitz to jest felietonistka, dziennikarka, pisarka. Ona właśnie od tych tam bardzo dawnych lat mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jest znana z takiego swojego cynnego dowcipu. I właśnie wydaje mi się, że dowcip w tym momencie też trochę zawiódł, bo ja nie czułam się w ogóle... To nie była dla mnie żadna rozrywka. Po prostu nie bawiłam się dobrze, a wydaje mi się, że taki był podstawowy cel i w ogóle taki jest podstawowy cel takich właśnie humorystycznych rzeczy, żeby czerpać z tego jakąś radość, rozrywkę, a szczerze powiedziawszy ja przez większość książki po prostu czekam, aż ona się skończy, bo ona dla mnie była męcząca i ona dla mnie była czymś, co ja czytałam tylko dlatego, że z takiego trochę, nie wiem, z takiej sympatii do Fran Lebowitz i dlatego, że po prostu chciałam ją skończyć, bo wciąż liczyłam na to, że się polepszy, ale wydaje mi się, że do końca się nie polepszyła. Wiadomo, były felietony, które bardziej mi się podobały, były felietony, które podobały mi się mniej, ale większość podobała mi się właśnie mniej, dlatego oceniłam ogólnie tę książkę na 2 gwiazdki, na Goodreads i nie wiem, po prostu ta książka nie dała mi rozrywki, ona mi nie dała żadnej wartości, w sensie nic z tego nie wyciągnęłam, więc tak naprawdę trochę, nie chcę mówić, że straciłam czas, ale naprawdę spodziewałam się czegoś lepszego i też zastanawiam się w ogóle, bo te felietony właśnie zostały napisane naprawdę dawno. One zostały napisane w latach 80., 70., więc trochę czasu już minęło i zastanawiam się, czy właśnie to też nie jest powód, dlaczego nie do końca mi się podobało, że może właśnie jakaś taka, wiecie, różnica w czasie, w latach. Jej humor w serialu, on naprawdę do mnie trafiał. Ten serial, on powstał w tamtym albo 2 lata temu, w tamtym roku albo 2 lata temu i wtedy na przykład ten humor bardzo do mnie trafiał, bardzo mnie bawił i wtedy bawiłam się super. A w tamtym jakby, w tych felietonach, one właśnie powstały znacznie dawniej i zastanawiam się, czy może to jest tego kwestią, że mi się nie podobało. Byłam dzisiaj w piekarni i kupiłam focaccię, którą teraz jem. Teoretycznie ona ma być na kolację, ale... Miałam jej tylko skosztować, a zjadłam praktycznie 1/3 już.